Buongiorno, w niedzielę, przy kawusi, minus jeden, a odczuwalna mega piździ na dworzu. Lecimy do Pucka. Maksymalna 30 na godzinę, ale nie ma co się śpieszyć, zatoka nie zając. 15 minut później prędkość 40 na godzinę. 20 minut później dojeżdżam. Ja zobaczę, że dobrze zaparkowałem, bo tu gdzieś ścieżka, nie? Stanę jak ciota, muszę przeparkować. Ja prowadzę, 3 razy poprawiłem, żeby nie gadał. A, duży już się poustawiał. Słabek jest, duży już jest. A ja stanąłem jak Flimon. Muszę się przeparkować, bo śnieg jest. Jeszcze mała operacja, wymiana cewki na małą. I do wody. Dźwięki sit. O poranku. A ja odwaliłem pastorałkę. Mówiłem na live'ie przed chwilą. Na hama chciałem wykręcić cewkę i ułamałem jedno ucho przy cewce. Ale nie płakałem. Mam małą cewkę od dużego Zbigniewa, snajperkę. Wbijam do wody, do zobaczyska przy pierwszych sygnałach. Jest tu sygnał pierwszy. Na 11, coś małego. I wykopałem. To będzie do słońca. Pokażcie, co tu jest. Ciepło jest nawet. Jaki jest minus? Kawałek zamka błyskawicznego. Git. Pierwszy sygnał jest. Pieniądz. Pokaż się. Jeden grosik. 10. Już łapki martwią. W miarę nówka dyszka. Chyba kawałek kolczyka. Aha. Poszedł. Wpadło łoczko od łańcuszka ameliniowego. Sygnał niemrawy. A moneta jakaś taka. To 15 czegoś. CCCCP 15 kopiej chyba. Zaczęło sypać kasiorą i chyba mam 100 groszy obok tej ludzkiej 77. Elegancko. Kosmiczny sygnał obok. Pachnie PRL-ką. Jakby. Oby nie perelka. Wykopane. To jest szkiełko. Moje szkiełko i mini guzik ameliniowy. Coś takiego. Tu bym chciał 200 groszy. Ale może być 2 złote z PRL-u też. Jest kasiora, ale to nie jest 200 groszy, tylko 500 z PRL. Właśnie ogłosiłem dużemu, znalazłem 200 groszy. Takie badziewie też było w dołku. Jest fajnie. Głęboko było. Podzielę się.
złoty jest. Ale coś za płytko na moje. Co chwilę wyłażą kapsle i perełki. Tego jest tu na pęczki. Dwie monety i żelazo. Perełki i gwóźdź albo szuba. Idę pogrzebać pod molo. Ciekawy jestem. Pachnie to 200 groszówką. Oby to było to. Nie wiem, czy wyjąłem, ale tu jest śmieci pełno. Jest wszystko oprócz dwójki. Taki ładny sygnał. Ukrył mi się znowu. To nie 200 groszy, tylko 5 ziko PLR. W kulki co leci. Na oko wypatrzyłem jakąś dziwną rybę. Nie rusza się. Pewnie się utopiło. Nie wiem co to jest. Dedolcz czy coś. Tak to wygląda. Opiła się wody i się utopiła. Czufałem. Koks tak samo bije jak ten kolczyk. A jest sebelko. Oś tu kolec. Tutaj taki. Taki tyci, panie. Nawet nie słyszałem go, tylko go zobaczyłem w sieci. Jest jedno srebro. Na trzech. Jedno na trzech fajnie jest. A teraz mega ładna monetka. 10 groszy miedzioniklu. 49. Fajne, to jest fajne. Solidna monetka. I na oko fant. Na samym brzegu. Badziew. Tulipa. Czegoś aluminiowego. Centavos, coś tam. Coś takiego. Mam monet nakoszonych. Jeszcze 50. Spadywujemy? Spadywujemy. Ja mam tyle szkła w kieszeni, że się powoli ruszą tylko. Tulipanów. Dobra, my się zawijamy, z ławka ściągamy. Proszę bardzo. 500 groszy na poczpa. O, dzięki za naklejeczkę. Chłopaki też coś pewnie wspomogą. Miłego dnia. Patrz ten co ma nakopane. Grzałki, butle. Ale jest pierścień. Wow. Jest biżuteria. Patrz duży, patrz jak wygląda pierścionek. Sławek, ale ładny. Dobra, rozwijamy się. Przed chwilą były dziewczyny z Wielkiej Orkiestry. Dostały hajsy. Podzieliliśmy się. I robimy podsumowanie i do domu, na ciepły rosół. Zacznę Sławek od twojej torby, nie? Bo ona waży z 15 kilo. O panie! Ty jeszcze wodę? Ty, a ty wodę do chaty bierzesz? Do śmieci pójdzie. Kurde. Grzałki. Takie coś do woderu by się przydało, nie? Tu są Sławka ciężkie, waga ciężka tam jest. A dłużej ile ma hajsów? No nie wiem, 2 złote i 5 litrów. 2 złote, masz 3 złote. Kamyczek, nie? Duży ma około 3 zł, a biżuteria? Dobra, ale Sławek dzisiaj rozwali system. Gdzie masz jakiś ten? Tu PRL-owo, tu jakaś ozdóbka jest. Widziałeś co to jest? Nie, nie wiem. Zawieszka jakaś.
Poka? Komisyjnie rozebrać. Odpakować. To jakaś pierdółeczka. No ale fantem dnia jest pozłacany pierścień, który był pozłacany kiedyś. Fajnie, naprawdę ładny. Jak on jeszcze by tak nie leżał długo, to jeszcze by to złotko na nim zostało. Także mega. Nie jest pierwszej świeżości. Ale krzyczałeś z daleka, mówię, kurde. No i w monetach tyle. Teraz u mnie, ja mam 4 złote gdzieś. Jakieś dwie zagraniczne monety. No i mam małe sreberko. Tyci kolczyk. Brawo ja. Także tyle jeszcze wyszło. Pozdrawiamy z zimnego Pacyfiku. Lecim na ciepłe zupki. Także żółwie. Żółw. I do następnego. Hejka. Patrz. Kilka kilo czyściej, nie? Na te swoje szkieła wywalam. Niebezpiecznie.